Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na nowy odcinek Desim 4. Być Rodzicem. Nasza rodzinka je wspólnie śniadanie. Słuchajcie, Anna Puch w dzisiejszym odcinku na pewno urodzi, ponieważ trzeci trymestr za dwie godziny się zaczyna. Także zapraszam do oglądania. Nie zapomnijcie, łapce w górę. Dzieciaczki jedzą już za chwileczkę do szkoły. Pozwólmy, że troszeczkę przyspieszymy, ponieważ o ósmej zajęcia się zaczynają. Tata już skończył, także Tatuniu możesz oczywiście pozmywać, ale zachęcę Ciebie też również do przeglądania. Sieci i przeglądania forów dla rodziców. I słuchajcie w nocy nasza Ania wbiła jeszcze e, szósty poziom umiejętności wychowawczych, i może teraz pomagać innym rodzicom, którzy nie radzą sobie z wychowaniem pociech, i kolejna sprawa jest bardzo fajna, będzie też widzieć potrzeby niemowlęcia, którym się opiekuje. Także to jest. To mnie bardzo ciekawi. Jestem zainteresowana. O co tutaj chodzi? Dzieciaczki, moje drogie, nie myjcie tego wszystkiego, tylko do szkółki, no. Mama kończy. Kochana, idzie. Pięknie. Tata przygląda. No i mama w sumie też już prawie skończyła. To może niech ona pójdzie, o wiem, skorzystać, albo niech pójdzie do swojej łazienki takiej, wiecie, bardziej nowoczesnej. Tam to dla dzieciaczków jest. Niech sobie skorzysta i niech ym, pomyśli pod prysznicem. O, to będzie dobry pomysł. Mały, ty miałeś do szkoły iść, a nie zbierać brudne naczynia. Parcie, on idzie z tym do szkoły. No to nie źle. Maćku, maćku. Ania poszła właśnie pod prysznic i za chwilę myślę, że jak pod prysznicem sobie trochę pomyśli, to też może przeglądać fora dla rodziców, żeby wbijać kolejny poziom. Tata już wkurzony, jak widzicie, ja nie wiem. No, nie krzycz na Misia, który ty masz poziom, kolego? U niego jest to czwarty poziom umiejętności wychowawczych, ale się wkurzył, bo za długo siedział przy tym komputerze. Także ja myślę, że może on coś ugotować dla rodzinki, bo powoli mamy po prostu mało tych rzeczy w lodówce. Także niech zrobi zapiekankę z tako. fajnie to wygląda. Mama niedługo będzie rodziła, także taka pomoc na pewno się przyda. To się stało. Maciek ze szkoły wrócił, nic mi się nie pokazało takiego. Hmm. Dziwna sprawa. Hej, 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 czemu nie byłeś w szkole? Zobaczcie. To nie poszedł do niej w ogóle! I do szkoły. Się przycięło. No i dzwoni dyrektor odebrać. Tak, odbieraj do szkoły. Ja już mu to zaznaczyłam, żeby poszedł. No wreszcie. Ja nie wiem o co tu chodzi. A tatko gotuje. Okej, okay, dzieciaczki wróciły mi ze szkoły, tata tutaj przygotował obiad, e, także za chwilę na pewno razem sobie zjedzą. Nie wiem, dzieci miał w ogóle nakryć do szkoły, do stołu, nie wiem dlaczego on no, od razu zjadł, OK. okej. Pokażę Wam, co mi tutaj wyskoczyło. E, mały Maciek nie poszedł do szkoły, przecież on w niej był. No dobra, rozumiem te spóźnienie, ale tutaj ogólnie z informacji o cenach nic specjalnego. E, może właśnie, no leć, leć Aniu. Niech Ania poprosi swojego synka, gdzie on tu jest, tu stoi. Co ona może ona może mu coś opowiedzieć o tym, że nie przyszedł do szkoły? Nie. Myślałam, że będzie jakaś taka interakcja. E, więc niech zrobi nakryj do stołuzy. Albo poprosi go o to, o. No i mamy tutaj nakłoń do nakrycia stołu. Myślę, że będzie przyjemnie, jak sobie tutaj cała rodzinka y, zje. Y, córeczka się myje, ponieważ jak widzicie, no dość dużo tej higieny jej brakowało. Zobaczymy w ogóle, jak tam u oceny. Jest piąteczkowa, także fajnie. Uwaga, niechciany prezent. Kolega dał mi prezent, który mi się nie podoba. Chcę się z nim, nim z kimś wymienić, albo po prostu go oddać. Mogę to zrobić. To prezent dla Ciebie. O każdzięczność, pewnie daj komuś innemu. Okaż wdzięczność i wpływa na maniery bardzo dobrze. Pymprem, ale fajnie. Czy ty nakryjesz do tego stołu? Ja się pytam. Mamunia by chciała zjeść. Usiąść sobie tutaj i popatrz, jak twój synek będzie nakrywał do stołu, a tymczasem nasza dziewczyneczka to przyjdzie. Czy ty będziesz nakrywał? Nie patrzcie jaki. Mm. Masz nakryć z eleganckim nakryciem. O, niech będzie. O, Trójko, ty trójkąty niech będą. Mam niej poczekaj chwilę. Tutaj jest jedzenie. Weź sobie porcję. Weź porcję i córa też weźmie porcję. Zapakuj na wynos, może nie. Patrzcie, jakie fajne. Super to nakrycie. Wow, takiego to ja jeszcze nie widziałam. Matka, wariatka. Z tatą siedzisz w kąciku zabaw. <laughs> Siadaj tutaj. Synek, miałeś zjeść, a ten chce telewizor oglądać. Nie, nie, nie. wszyscy muszą dzisiaj zjeść. <laughs> dzisiaj nieogarnięty dzień. O, zmywarka nam się pierze, jak ja to mówię. <laughs> Kto dotarł do tego momentu, niech pisze: Pioru, pioru, tylko nie mówcie o co chodzi, to jest nasza tajemnica. A my tymczasem sprawdźmy, jak ma się ciąża. Mamy, uwaga, poród, za nie wiadomo ile, czyli już niedługo. Mamunia, weź to, zjedz. Zjedz to czemu nie jesz? Tata zjadł, tak. Bardzo dobrze. Może tu posprzątasz coś, da radę coś sprzątnąć? Nie. Pograj sobie w piłkarzyki, poćwicz, Zaraz synek do ciebie przyjdzie, może z tobą pogra. Kto wie, kto wie. Tu jest jakaś piłka koszykowa, ale to można tylko oglądać. Tu są jakieś zabaweczki, więc dużo tego tak naprawdę. Mama je i córka też przyszła jeść. Bardzo dobrze. O, patrzcie, zabawy u nich brakuje. Energii u niej brakuje, ale widzę naprawdę rybka super, ta, także się tutaj wszyscy najedzą. Schowam ją do lodówki i pokażę Wam jeszcze, co podczas nieobecności dzieci tata zrobił. Zobaczcie, zrobił tą zapiekankę, zrobił jeszcze naleśniki, także no, jesteśmy zadowoleni. Staty kucharza, kto by chciał mieć staty kucharza w domu? Ja bym chciała. Mama przyszła oglądać telewizję, programy dla dzieci, córeczka przyszła do niej, także może dziewczyny sobie zaraz porozmawiają, zapytaj jak minął dzień i może właśnie jakieś wychowawcze z do zachęć do niedawnego zachowania, a jakiego? Dostanie dobrych ocen, ale fajnie, Maciek przychodzi, czekaj, 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 czekaj. Muszę to zobaczyć. Maciek przechodzi pewien etap. Przy każdej możliwej okazji gra na instrumentach muzycznych, często krzyczy i maksymalnie podkręca głośność każdego radia w zasięgu wzroku. Gdzie ty jesteś? A ty! On taki trochę spięty jest. Tu się coś popsuło. Zamienimy to od razu. Chodź, podejść do taty z nim sobie pograsz te piłka Dawaj, podejść tu, rób bałagan. Nie, nie, nie. Tata, skończ ćwiczenie i graj z, z synkiem. Także zobaczcie, jak nam się tutaj chłopaki świetnie bawią. Dobrze, zanim synek zacznie odrabiać lekcję, niech troszeczkę podkręci poziom zabawy. A nasza Zuzia, mimo że jest śpiąca, to postanowiła odrabiać lekcję. Jest skupiona, naucza mnie, mama właśnie tutaj pomaga. Jak najbardziej, kąpiel była fajna, bańki, bańki, bąbelki. A Anna, nasza mamunia, tutaj pomaga z tego względu, że do aspiracji kolejnej brakuje nam tutaj, żeby było 4 godziny przy odrabianiu lekcji. Także myślę, że my dzisiaj to Pełnimy tutaj super rodzic. Jej! Coś to się stało. Mi dziecko ze skłonnością. E, co? O wartości kwalifikującej do przypisania cechy. Dobrze, czyli tutaj cechy będą przypisane? Fajnie. Tak, to zobaczmy, jakie te skłonności mamy u dzieciaczków. O, przeszło. Trenerka charakteru w aspiracji super rodzic, więc teraz mamy kolejny etap. Dziesiąty poziom musimy osiągnąć, rozumiem. Wejdź w tryb mega rodzica, miej dziecko z trzema pozytywnymi cechami wynikającymi ze skłonności. Wow. Jakie skłonności ma nasza maleńka? Maniery, odpowiedzialność. Więc powinniśmy poćwiczyć maniery i odpowiedzialność, i jeszcze rozstrzyganie konfliktów. A synek, jakie ma? U synka w sumie jest chyba lepiej. Odpowiedzialność bardzo dużo. Ło. Wow. Dobrze. I tutaj przy okazji, właśnie jej też leci tak, jak mówiłam, już jako drabia lekcje z dzieckiem, umiejętności wychowawcze, także bardzo fajnie ktoś tutaj nie dojadł, nie wiem o co chodzi praca domowa, ale ty możesz jeszcze dodatkowe zaliczenie zrobić, także to zrobimy i mama od razu ci pomoże i tutaj odpowiedzialność wzrasta, dobrze pomóż przy odrabianiu lekcji, kto to nie dojadł może tatko nie dojadł, tata jest głodny, synek, synek trochę jest głodny, co ty, chcesz tutaj bawić się, sztuczki wodne, wow no to tata dawaj, nie gryj w piłkarzyki tylko do synka ślizga się wykonaj sztuczkę Zobaczcie, tutaj piękne wspólne odrobienie lekcji, ale pokazało się przed chwilą właśnie, że Zuzia już skończyła, także myślę, że mama może ją położyć do łóżka, bo zobaczcie, ona naprawdę jest padnięta. Nie kładź się, mama Ciebie położy. Spokojnie. Wow, wow, co ja tu przesuwam? Dobra, no to proszę bardzo. Pyk, klik. Znać pamiętnik? Nie. Połóż do łóżka. No i oczywiście Zuzankę. Aniu, pokaż swój brzuch. Pokaż go. Wow, wielki co. Już niebawem ten poród będzie na pewno. Gdzie jest maleńka? Już tu idzie. Mama będzie cię kładła przebierzesz się w piżamkę, no strasznie zmęczona, ale jestem zadowolona, że tutaj pięknie rozwija swoje umiejętności. Umiejętność umysłowa do czwartego poziomu nam brakuje, bardzo byłoby fajnie. I chyba zrobimy tak, że nie będziemy czekali, aż ona, choć nie wiem, dajcie znać, czy chcielibyście, żebyśmy czekali tutaj te 10 dni do kolejnej grupy wiekowej, aż będą urodziny, czy zrobimy tak, jak w rodzinie 100 dzieci, czyli e, urodziny wtedy, kiedy będzie po prostu ta szóstka w szkole. Czekam na Wasze komentarze. Daj buzi. O, jak pięknie. Dobrze, no to jeszcze poprosimy, żebyś rozwijała te umiejętności. i Dawaj, przeglądaj fora. Choć zauważyłam, że jak oni przeglądają, to tak jedno, jeden przegląd chyba z godzinkę mogą siedzieć. Później są wkurzeni na dwie godziny. Nie wiem, o co tu chodzi, no ale tak to po prostu jest. O, chcesz pocałować swoją żonkę, flirtować? Nie, nie. Synek, synek się położył spać? Oj, no, oj. A czy on odrobił wszystkie lekcje, ja tak patrzę? No nie, to trzeba go obudzić, kolego. Wiesz, co Twoja żona jest zajęta naukami, a ty pomożesz synkowi w odrobieniu tych lekcji, bo on coś tutaj oszukuje. Woli spać. Gdzie ty idziesz? Na dół? Nie, do siorki. Dobrze, przy biureczku, przy toaletce, przy bańkach. W nagrodę możesz później bańki popuszczać jak najbardziej. Ojej, jej, jej, coś się z tobą dzieje, kolego. Wychowawcze. Nie, 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 to nie chcieliśmy tego, tylko pomóż przy odrabianiu lekcji. Byś się może przebrał, nie? Chodzisz tak w tych gadkach. Chłopy, chopy. Jak widzicie, już się wkurzyła. Wstyd w internecie, także możesz iść spać, a czekamy tymczasem na poród. Już troszeczkę jesteś zmęczona, ale myślę, że no, oczekiwanie na dziecko, to wiadomo, że jest to dość męczący etap. Odrabiam lekcję. Odrobiłeś? Jeszcze nie. Gdzie schowałeś zeszyt? Halo? Odrabił? Wow, fajnie, dobra. To tata może Ciebie teraz położyć spać, chyba że chcesz coś jeszcze innego? Nie. Dobra. To dzieciaki kładziemy spać, a czekamy na poród, bo on powinien być zaraz chyba w nocy. Poczcie małym mieniu, Maciek spać. Co ty taki rozrabiaka? Oj, jaj, jaj, to buntownik nasz mały, ja tak myślę. Tak, może by. Lecą. Ten ten ten. I buzi, buzi. I tata chyba też idzie spać. Ania na chwilę się obudziła. Oczywiście tutaj pęcherz dał siewe znaki, bo wiadomo ciąża. A tata, muszę wam pokazać, bo jestem zdziwiona. Tutaj, proszę bardzo, ekspert od wychowania. No to nieźle. Przegląda fora dla rodziców i wcale się nie wkurza. Jestem pełna podziwu, więc zaznaczę mu to jeszcze raz. A, nie, chyba położymy po prostu spać. O, nie, już wkurzony. Chodź pogadaj z żonką. Chodź ją tu przytul. Więcej opcji. Czekaj, czekaj, czekaj. Przyjazne. Rupraban, oj nie! Zapytaj o termin porodu. Gdzie to było? O, jest, jest, jest. Chcesz się napić wody? Dobra decyzja. Posiedzą sobie rodzice po nocy. W oczekiwaniu. Dziecko. O, już ja już rodzę prawie. Gdzie ta Patrzcie, co córeczka robi po nocy zamiast spać. Przygotowuje eliksiry. A to wariatka, ale przerwiemy jej na chwilę. Niech sobie skorzysta. No i dobra, możesz dalej eksperymentować, <grych> tylko idź do łazienki, żebyś mi się tutaj nie ścikała, bo magiczny eliksir się będzie na podłodze. A więc rodzinka, słuchajcie, wstała, czas po prostu zawołać na posiłek. Ciąża jeszcze jest, jeszcze nie ma porodu, także obstawiam, że jak dzieciaki dopiero pójdą do szkoły, to wtedy będzie się działo. Tata tutaj zmienił nakrycie, ale nie wiem dlaczego, tylko dwa nowe dołożył, myślałam, że to wszystko będzie mm, takie same, no ale cóż. Ej maleńka, miałaś tu zjeść naleśnika, no cóż, wybrała chyba coś innego. Tutaj naleśniczki, a tata nie chce jeść? Gdzie ty biegniesz? Halo, halo! Naokoło, no, ok. <laughs> nie ma to jak rodzinne śniadanie. Przygotował tatuś takie naleśniki, ale każdy wybrał co chce. Tutaj położyła to do... okej. Okay. <laughs> Było zawołane, w jajecznicę, no to jednak zrezygnowała, zmieniła tutaj zdanie. Oj, coś tu brudno, tak? Trzeba posprzątać, rozumiem. Mamunia jest troszkę znudzona, nie wiem czemu. <laughs> Aha, ona jest mistrzynią parkietu, rozumiem. Tu mały coś, Rabani, ja nie wiem, czy możemy dać mu tutaj jakieś e, zaproponować zabawne zajęcia. Nie, nie, nie. Czy z wychowawczych? Na do. Zapytaj o etap. O, zapytaj o etap. Ciekawe, co na ten temat Ci powie. Mama będzie się Ciebie pytała teraz. Czy się czegoś dowiemy, czy nam tu wyskoczy jakaś informacja? Jestem ciekawa. Świat musi mnie usłyszeć. Możesz nakłaniać mnie do zachowania ciszy i dyscyplinować za głośne zachowanie. Wiedz jednak, że mój wewnętrzny płomień nigdy nie zgaśnie. No to nie złe teksty tutaj się dzieją. Możesz sprzątnąć przy okazji. A maleńka, jak tam sobie je. Może tutaj jakieś właśnie w związku z wychowaniem poćwiczymy rzeczy. Wykrzycz zakazane słowa. Simce w imieniu Zuzia, no nie bez przesady. Wychowawcze. Naucz słowa, proszę i dziękuję. Przydać się to akurat do szkoły, dobre maniery. A tatunio, je. Co to się stało? Oj, 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 coś się zbugowało. Tobie potrzebne troszkę zabawy, to chodź się pobaw jeszcze tymi klockami. Pik, 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 twój piękny domek. Czas może zbudować coś innego, ale to chyba teraz nie mam na to czasu. Mama! No nie ładź tam na górę, miałaś surą chwilę pogadać, ale nie, bo dzieciaki idą już do szkółki, no to nie ma nie ma takiego bicia. Mama do komputera. I lecimy. A się uśmiała! Musisz trochę poćwiczyć, skoro nie mogła z dzieciakami tutaj z dobrym wychowaniem kolejnych zrobić tego. Znaczy, z umiejętnościami wychowawczymi kolejnego poziomu nie mogę zrobić, no to tutaj, na komputerze, proszę bardzo. Dobra, dzieciaki niech się uczą pilnie, a my czekamy na poród. Ja się odezwę do Was, jak już się poród zacznie. I co, kochani, zaczął się poród, także tak dość szybko, tak jak się tego spodziewałam, no to myślę, że możemy urodzić dziecko w szpitalu. Także zaznaczamy. Oczywiście, że bierzemy ojca. No, jesteśmy w szpitalu. Ojciec spanikowany, patrzcie na niego. O, moja żona dzisiaj rodzi, a pan doktor drów, Acharya. Czy jak to się czyta? Jak zwykle, spokojny. Mama oczywiście jeszcze tutaj nie zapomina o obowiązkach codziennych, czyli o wyrzuceniu śmieci. Zawsze w tym szpitalach mnie to rozbawia. W serii 100 dzieci. Jak? Tutaj jest mnóstwo talerzy brudnych. Do pana Richarda się zgłosimy do recepcji. Od razu Tatę poprosimy, żeby tutaj podszedł. Niech tutaj oczekuje na swoją żonkę. Jest spanikowany. Czy ty możesz się uspokoić? Zachowuj się niesmacznie. Lepiej nie. Idzie twoja żona? Halo, gdzie ona jest? O, idzie, idzie. Ten brzuch wielki trochę nie pozwala jej na szybsze, szybsze chodzenie, ale czuję, że to będą bliźniaki. Nie wiem, jak wy strzelajcie w komentarzach, co nam się urodzi jesteśmy tutaj w oczekiwaniu także zaraz się zaczyna no i chyba się zaczyna serduszko puka w rytmie czacza chyba leci już do sali porodowej doktor też idzie, także tata Pym tak, Tomek. dasz radę musisz zmierzyć się z tym wyzwaniem i obserwować jak twoja żona Ania rodzi możesz tu coś kliknąć na nią przyjazne zapytaj o innego Sima, no nie no bez przesady nie chcę tego Oglądaj. Chcesz się napić wody? Nie, 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 stój tu, stój dobrze. Ania dowiedziała się, że pracuje jako doktor w imieniu. Dobra, patrzcie, patrzcie, jak panikuje. <śmiech> <śmiech> Może ta woda by cię lepiej zrobiła. <laughs> Co, pielucha się pojawi, dziecko się pojawi się przestraszysz, tak? Uciekniesz. Nie ma opcji faceci. Bądźcie dorośli. I dojrzali, zachowujcie się tak. Chłopczyka mamy, także zobaczmy, jakie imię nam tutaj zaproponuje. Maciek, już mamy Macieka, więc może jakieś inne. Filip, nie, będzie to Filipek, dobrze? Filip, puch, pyk. No i mamy dzieciątko. Zobaczcie, jak pięknie. idź tata, przytul od razu, nie do komputera, nie do komputera. Przytul. Patrzcie, mama jak schudła, już brzusia nie widać. No, jejej, wracajcie do domu z maluszkiem Filip. Dotarliśmy już do domu, nasze dzieciątko jest na górze i płacze, także mama musi się od razu zająć Filipkiem. I zobaczcie, mamy tutaj nową interakcję. Dowiedz się, w czym tkwi problem, zaznacz to, zaraz się dowiemy. Dlaczego dziecko płacze? Jeśli tak, to będzie naprawdę super, bo zawsze musieliśmy się domyślać, o co chodzi, czy jest głodne, czy, czy po prostu potrzebuje opieki. Tak, Także myślę teraz, że nieźle. Tatko już tutaj czyha i patrzy. Nie, 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 tata, tata, nie rusz, nie rusz, nie rusz. Nie podrzucaj, mama musi się tutaj dowiedzieć. Zostaw, zostaw, zostaw. Proszę bardzo, dowiedz się, w czym tkwi problem. Czy nam się tutaj wyświetli komunikat? Ale to jest super sprawa, jeśli nam tak to będzie odpowiadało. Co coś? Głodne! Pokazuje! Ja! Ale fajnie. Mega, co? Tutaj się nie pokazało. Wrzucił za żłobka, ale nie byliśmy w żłobku przecież. Dziwne. Chyba ze szpitala. Karmimy. Tata musi ochłonąć, zobaczcie, padł po prostu zamiast pójść do łóżka. Może za głośno było dla niego, ale jest kołyska specjalnie przy łóżeczku, żebyśmy po prostu mieli dziecko w zasięgu ręki. Także moi kochani, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. No i w kolejnym będziemy poznawali ta, kolejne tajniki bycia rodzicem. Jeśli się Wam odcinek podobał, poproszę o kciuki w górę. Zapraszam do zasubskrybowania. Czerwony przycisk subskrybuj i dzwoneczek drin drin, żeby być na bieżąco. Pozdrawiam wszystkich moich widzów. Buziaki. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa.